Cześć, witam w kolejnym odcinku Spoilerów Hakera. Dzisiaj spróbujemy zrobić zadanie z liczbami pierwszymi. Jest to banalne, typowe zadanie, zadanie schematyczne, zadanie, które każdy uczeń liceum, nawet jeżeli nie przygotowuje się do matury, powinien znać. Zadanie to polega na tym, że mamy wyznaczyć, czy dana liczba jest liczbą pierwszą. Zastosujemy tu algorytm zwany sitem Eratosthenesa, ale o tym za chwilę. Na razie przeczytam treść zadania. Sprawdź, które spośród danych liczb są liczbami pierwszymi. W ogóle pytanie, co to jest liczba pierwsza? Tak? Sięgnijmy sobie do Wikipedii i mamy tu definicję. Liczba pierwsza to jest liczba naturalna większa od jedynki. To większa od jedynki jest ważne, ponieważ jedynka będzie nam pasowała do dalszej definicji, a zgodnie z odpowiedzią jedynka nie jest liczbą pierwszą. Ponieważ liczba naturalna większa od jedynki, która ma dokładnie dwa dzielniki. Jedynkę i samą siebie. Tak? Czyli liczba, która dzieli się wyłącznie przez samą siebie. No każda liczba dzieli się przez samą siebie. I liczba, która dzieli się wyłącznie przez samą siebie i jedynkę, no bo każda liczba dzieli się przez jedynkę, ale ona nie może się dzielić przez nic innego. Tak? Na przykład liczba 2 jest liczbą pierwszą, ponieważ dzieli się tylko przez 2 i tylko przez 1. Liczba 3 jest liczbą pierwszą, bo dzieli się tylko przez 3 i tylko przez 1. A liczba 4 już nie jest liczbą pierwszą, ponieważ dzieli się przez 2 i dopiero przez 4 i przez 1, ale dodatkowo jeszcze przez 2. Liczba 5 jest znowu liczbą pierwszą, bo nie dzieli się przez nic innego. Nie dzieli się oczywiście w ciele liczb naturalnych, czyli nie dzieli się w taki sposób, że jest bez reszty dzieleń. Tak? Bo wiadomo, że 5 możemy podzielić w ciele liczb rzeczywistych już na dowolne wartości. Natomiast w liczbach naturalnych, w zakresie liczb naturalnych nie dzieli się. Także już wiemy, że liczba pierwsza to jest liczba, która dzieli się tylko przez siebie i tylko przez jedynkę, tylko przez te dwa przypadki i jednocześnie jest to liczba naturalna większa od jedynki, czy jedynka nie jest liczbą pierwszą. No i teraz mamy, co jest na wejściu naszego programu. Na wejściu naszego programu będziemy mieli liczbę testów. No, maksymalnie jest tutaj 100 tysięcy testów, aczkolwiek myślę, że no, możemy sobie w naszym programie pozwolić na więcej, ponieważ czy tych testów będzie 1, 2, 100 tysięcy, 200 tysięcy, oczywiście w pewnym momencie przekroczy nam zakres zmienna oznaczająca liczbę testów, no ale powiedzmy, jeżeli liczbę testów sobie zwiększymy na unsigned long int, no to możemy tych testów teoretycznie w języku C++ wykonywać na pewno mnóstwo. Także to nie jest żadne ograniczenie, ile tych testów będzie. No ale autorzy SPOIA założyli, że będzie ich 100 tysięcy maksymalnie, jeżeli, no, czy w zasadzie 90 999 maksymalnie, dla jakiegoś pewnie ograniczenia przypadków. I teraz tak, te testy będą się składały z kolejnych liczb, które mamy określić. Czy to jest liczba pierwsza, czy to nie jest liczba pierwsza. Oczywiście ta liczba do sprawdzenia no, musi być liczbą stosunkowo małą, dlatego że algorytmy wyznaczania liczb pierwszych, a zwłaszcza algorytmy uznawane jako łatwe, no, operują raczej na małych liczbach. Poszukiwanie dużych liczb pierwszych to jest temat matematyczny, temat, który spędza sens powiek matematyką, dlatego że duże liczby pierwsze są wykorzystywane w szyfrowaniu i odnalezienie dużych liczb pierwszych no, wcale nie jest taką banalną sprawą. Natomiast w przypadku małych liczb pierwszych to możemy zastosować właśnie algorytm, który powstał około 200 czy 300 lat przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa. Także jest to algorytm bardzo stary i algorytm no, stosunkowo prosty. Zaraz sobie wyjaśnimy, na czym on polega. W każdym razie na moim wejściu będzie liczba testów, a następnie będzie tyle tych testów, ile zostało mi podanych w pierwszej linijce. Tak? Czyli w przykładzie, example, mamy 3, czyli będą 3 testy, 11, 1 i 4. 11 tak jest liczbą pierwszą, 1 nie jest liczbą pierwszą, dlatego że liczby pierwsze są od dwójki w górę. 4 no, nie jest liczbą pierwszą, dzieli się przez 2. I teraz nie ma wzoru na liczbę pierwszą. Nie da się sprawdzić jakieś modulo. Liczby pierwsze występują bardzo nieregularnie i nie da się jakiejś reguły, jakiegoś schematu występowania. No, dlatego mówiłem, że szukanie liczb pierwszych spędza sens powiek matematyką. Natomiast istnieje taka metoda poprzez wykreślanie kolejnych wielokrotności. Ta metoda nazywa się sitem Eratosthenesa.
Na czym ona polega? Może już nie będę szukał w Wikipedii w tej chwili, chociaż można sobie oczywiście poszukać. Jest to tam pięknie opisane. Eratosthenesa, tak zawsze mylę to nazwisko. Eratosthenesa, nie Eratosthenesa. Eratosthenesa, o. Trudne słowo, tak jest. Tu jest nawet pięknie na animacji pokazane to, co za chwilę będę wyjaśniał przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. No jest opisany algorytm działania, no i nawet jest jakiś przykładowy opis, jak to zrobić w postaci tak zwanego pseudokodu. No ale spróbuję to pokazać na spokojnie przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. No więc powiedzmy, że mam liczby od 1 do 120 i mam sprawdzić, które z nich są liczbami pierwszymi. No więc jedynka, jak już mówiłem, odpada, czyli zrobię sobie ją tutaj na szaro. Teraz biorę pierwszą liczbę pierwszą, czyli dwójkę, i przy jej pomocy wykreślam wszystkie jej wielokrotności. No bo 2 plus 2, 4, wykreślam, ponieważ składa się to już z dwójki. Plus 2, 6, wykreślam, 8. Dobrze, w ten sposób wykreśliłem wszystkie wielokrotności dwójki, no, wszystkie liczby parzyste, bo one dzielą się przez 2. Z tego mamy jeden wniosek, że liczba pierwsza jest na pewno liczbą nieparzystą. No ale którą, to już dalej nie ma reguły. Teraz biorę następną liczbę, która nie została wykreślona. No więc trójka nie została wykreślona i przy jej pomocy wykreślam wszystkie wielokrotności. Także trójka, 3 plus 3, 6. No 6 już mam wykreślone. Oczywiście trójki nie będę wykreślał, także 3 plus 3, 6. 6 już mam wykreślone, ale to nie przeszkadza, możemy wielokrotnie wykreślać daną liczbę. W każdym razie 6 wykreśliłem, plus 3, 9, no tu będzie nowa do wykreślenia, plus 3 będzie 12, to już było wykreślone, plus 3, 15, nowa liczba do wykreślenia, plus 3, 18, plus 3, 21 i w ten sposób aż do końca wykreślam wszystkie wielokrotności trójeczki. Po wykreśleniu wszystkich wielokrotności trójki biorę kolejną cyfrę z zestawu i przy jej pomocy wykreślam jej wielokrotności, ale kolejną niewykreśloną. Czyli czwóreczkę pomijam, bo czwóreczka już została wykreślona. Ona składa się z dwójki, więc wykreślanie wielokrotności czwórki oznacza tak naprawdę wykreślanie niektórych wielokrotności dwójki. Dlatego to nie ma sensu już przy jej pomocy wykreślać. Ale piątka nie była jeszcze używana do wykreślania. No to wykreślam wielokrotności piątki. Czyli 5 plus 5, 10. Tu będzie prosto. 15, 20, 25, 30, 35. Czyli po kolei, prawda, wszystkie z piątkami na końcu. Wszystkie tutaj. I temat z głowy, wykreślamy, kolejne liczby odpadły. No to biorę kolejną, która jest wielokrotnością, która jest niewykreślona jeszcze i jej wielokrotności wykreślam. Czyli 7 plus 7, zaczynam od 14, plus 7, 21, plus 7, 28 i tak dalej, i tak dalej. Po wykreśleniu wszystkich wielokrotności siódemki biorę następną niewykreśloną. Czyli ósemka już jest wykreślona, dziewiątka wykreślona, dziesiątka wykreślona, czyli jedenastka. 11 plus 11, 22. Ok, w kolejnych wykreśleniach wychodzi mi, że nic już nie mam do wykreślenia. I tutaj sięgnąłem do opisu algorytmu i okazuje się, że nie muszę iść tym wyliczaniem daleko, daleko, tylko wystarczy, że dojdę do pierwiastka z n. Czyli jeżeli tu jest 120, pierwiastek ze 120 to jest 10 z hakiem, czyli jeżeli przekroczę dziesiątkę, to przy pomocy następnych już nie mam co wykreślać, bo nic nie będzie do wykreślenia. No, wynika z zależności matematycznych. Czyli w związku z tym nasz algorytm Euklidesa polega na tym, że przy pomocy liczb od 2 do pierwiastek z n, gdzie n to jest cały ten zbiór, który chcemy sprawdzić, przy pomocy tych liczb wykreślam wszystkie ich wielokrotności. I to, co zostało, to już są liczby pierwsze. I po tak wykreślonym zestawie danych mogę łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy coś jest liczbą pierwszą, czy nie jest liczbą pierwszą. Czyli jeden raz robię to wykreślanie.
Nie będę go wykonywał przy każdym teście. Tam miałem maksymalnie testów, no bardzo dużo, prawda? Tu było w zadaniu napisane, że może być 100 tysięcy testów. Tak? Więc to nie jest tak, że przy każdej z tych 100 tysięcy liczb ja mam od nowa to liczyć. Specjalnie tu jest 100 tysięcy testów możliwych, żeby sprawdzić, czy algorytm jest poprawnie skonstruowany. No bo ktoś mógłby skonstruować algorytm w ten sposób, że dla każdej testowanej liczby liczy od nowa na przykład sitora z Totenesa. I po wyliczeniu sprawdza, następnie zapomina o tym sicie. I dla każdej kolejnej znowu liczy sito, sprawdza, zapomina. Liczy sito, sprawdza, zapomina. Przy 100 tysięcach testów policzenie tego sita oznaczałoby, że musimy 100 tysięcy razy je policzyć. Dlatego należy jeden raz policzyć sito oraz Totenesa, a następnie sprawdzać przy tak już policzonym sicie, jaka liczba, czy ta liczba jest pierwsza, czy nie jest pierwsza. I możemy mieć milion takich testów do sprawdzenia, to będziemy milion razy zaglądać do tego zestawu. Czyli szybkość działania algorytmu nie będzie jakaś diametralnie wolna, tak? Złożoność algorytmów będzie liniowa, prawda? Jeżeli będziemy mieli jeden test, no to wtedy będzie o tyle, że będzie dłużej, no bo trzeba będzie to sito policzyć na jednego razu. Ale przy 10, 20, 70, 100 testach sito będzie policzone jeden raz, więc zużycie czasu, pamięci, procesora i tak dalej na obliczenie sita będzie jeden raz, no a potem będzie proste sprawdzanie. To są najbardziej wydajne algorytmy, prawda? Jeżeli mamy sprawdzić 1000 liczb, no to on będzie zajmował 1000 zaglądnięć do tabeli. 2000 liczb, 2000 zaglądnięć do tabeli. Mamy tabelę i teraz mamy na przykład pytanie, czy liczba 13 jest liczbą pierwszą? Zaglądam, jest. Czy liczba 78 jest liczbą pierwszą? Zaglądam, 78, nie, nie jest. Czy liczba 67 jest liczbą pierwszą? O, jest. Czy liczba 87 jest liczbą pierwszą? Nie jest. Czy liczba 119 jest liczbą pierwszą? Tak. Nie, nie jest, przepraszam, została wykreślona. I w ten sposób mogę no, milion razy odpowiadać na pytanie i będzie to trwało oczywiście odpowiednio długo, bo będzie milion pytań, ale no, milion pytań będzie trwało milion, powiedzmy, jednostek czasu zajrzenia do tej tablicy. Czyli w naszym zadaniu będziemy liczyć jeden raz sito i później do niego zaglądać. W ten sposób opisałem ogólne działanie algorytmu. No i teraz przejdźmy do jego implementacji w języku C, C++. Dobrze, jestem gotowy i teraz jak zaimplementować wykreślanie z tablicy? No, można to zrobić na kilka różnych sposobów. Ja spróbuję to pokonać w ten sposób, że utworzę sobie tablicę, która będzie miała 10 tysięcy miejsc i na każdym z tych miejsc będzie napis prawda albo fałsz. Prawda, jeżeli ta liczba jest, fałsz, jeżeli została wykreślona. Czyli na początku tablica będzie się składała z samych prawd, bo wszystkie liczby będą w tablicy. Czyli na przykład pozycja 7 to będzie prawda, bo 7 jeszcze nie jest wykreślona. Pozycja 2 będzie prawda, bo 2 nie jest wykreślona. 16 prawda, bo 16 nie jest wykreślona i tak dalej. Czyli stworzę sobie tablicę. Tablicę typu bool, boolean, czyli wartości logiczne. Można zrobić tablicę typu int i określić, że 0 to jest wykreślona, a 1 jest niewykreślona. No ja tu sięgnę do własności z języka C++, ale gdyby chcieć to napisać w zasadzie w języku C, to można by zrobić tablicę intów i byłoby dokładnie tak samo. I tam było 10 tysięcy liczb do sprawdzenia. 10 tysięcy liczb, czyli nasza tablica musi być do 10001, ponieważ języki C, C++ indeksują tablicę od zera, czyli będę miał 0 w tablicy, no niepotrzebne, bo nie jest mi potrzebne do niczego, ale będę miał. I 10 tysięcy, żebym miał w tablicy, to muszę mieć 10001 składników. I wtedy będzie się kończyło na 10 tysięcy. O tym trzeba pamiętać, bo może się okazać, że dla wartości 10 tysięcy nasz program nie będzie dobrze działał, właśnie dlatego, że tutaj będzie zły zakres tablicy. Od razu w programie zapiszę sobie również, że mam n równe 10 tysięcy. Czyli zrobię sobie int n równe
10 tysięcy. No i w zasadzie w niektórych standardach języka C mogę, czy C++ mogę już w ogóle w ten sposób utworzyć tablicę. Nie było to dopuszczalne kiedyś, w pewnym momencie zaczęło być dopuszczalne, więc mogę zapisać w ten sposób, że tu byłoby n plus 1 oczywiście, bo o tym 1 pamiętam jako brakujący. Ale gdyby się nie chciało to na jakimś kompilatorze kompilować, to można tu wpisać wartość ręcznie. No i teraz mamy tablicę. Tablicę, którą, tak jak mówiłem, na początku chcę wypełnić samymi prawdami, ponieważ każda z tych liczb będzie potencjalną liczbą pierwszą. Czyli pętla for. Mogę zacząć od zera, chociaż to zero nie będzie wykorzystywane, ale dla porządku zacznę od zera. Aż do n. Czyli mam określone, że jest to prawda. Dla porządku liczby od 1 równa się false. Już na samym starcie określam, że jedynka nie jest liczbą pierwszą, dlatego że, no właśnie, zgodnie z zasadami i definicją liczb pierwszych nie jest ona z liczbą pierwszą i będę przy pomocy dwójki dopiero wykreślał. No i wtedy ta biedna jedynka by pozostała niewykreślona, a powinna zostać wykreślona. Także wykreśliłem, wyrzuciłem z liczb pierwszych liczbę 1. No i teraz zgodnie z zasadą, którą opisywałem, zaczynam od dwójki i idę do pierwiastka z n, czyli i mniejsze bądź równe sqrt z n. Żeby zadziałał pierwiastek, muszę dołączyć moduł cmath pochodzący z języka C++. Błąd. I w ten sposób mogę działać do pierwiastka z n. Jedna z uczennic zapytała mnie, a co jeżeli ten pierwiastek z n nie jest liczbą całkowitą? No, na szczęście języki takie jak te, które używamy, C, C++, dokonują, prawda, rzutowania na typ int, czyli jeżeli pierwiastek wyjdzie 10,7, no to zostanie to zmienione na samą dziesiątkę, dlatego że i jest typu całkowitego, czyli nie mieści się to po przecinku. Także nie muszę się tutaj przejmować tym, że pierwiastek może być liczbą rzeczywistą. C to automatycznie obecnie wyrówna do liczby najbliższej dolnej całkowitej. I w tym przebiegu sprawdzam przy pomocy tej liczby, która właśnie jest sprawdzalna, czyli na przykład od dwójki zaczynam to, tą dwójką sprawdzam i wielokrotności liczby 2, czyli potrzebuję mieć pętlę w pętli. Prawda? Wybierałem sobie jedną liczbę, następnie przy jej pomocy aż do końca wykreślałem, potem następną liczbę przy jej pomocy wykreślałem do końca, czyli pętla zewnętrzna, która skacze kolejna, 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 kolejna oraz pętla wewnętrzna, która wykreśla, wykreśla, wykreśla. Czyli for int i już mam wykorzystane, więc użyję sobie tutaj j równe. No właśnie, odkąd ma zaczynać wykreślanie? Od pierwszej wielokrotności tej liczby wykreślanej, czyli i, ale wtedy by wykreślił i plus i. Więc jeżeli i będzie równe 2, to zacznie od 2 plus 2. Teraz muszę określić, jaki jest warunek zakończenia się tej pętli. No, tu jest prosto, mam wykreślać aż do końca wszystkich liczb, czyli aż do n, czyli j mniejsze lub równe n. No i teraz trudniejszy moment, jak ma zmieniać się j? Nie może to być zmienianie się co jeden, ponieważ mamy skakać co wielokrotność tego i. Czyli jeżeli i było równe 2, to lecimy 2, 4, 6. Jeżeli 3, to mamy 3, 6, 9. Czyli za każdym razem j zwiększa się, zmienia się o wartość. Jaką? O, wartość i. Czyli j równa się j plus i. No i w tej chwili nasza pętla będzie coraz dalej skakała o coraz większe elementy. Czyli dla dwójki będzie skakała co 2, dla trójki co 3, dla piątki co 5 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wykreślanie. Ale jak to wykreślanie zapisać? No, tak jak wcześniej dla liczby 1, czyli liczby od j
równa się false. W ten sposób zrealizowałem wykreślanie. Ale jest tu jeden błąd. Otóż wykreślam, niezależnie od tego, czy liczba już była wcześniej wykreślona, czy nie, to przy jej pomocy wykreślam następne. Algorytm będzie działał, ale będzie nieoptymalny, no bo będziemy czwórką wykreślać, a już było powiedziane, że wykreślanie czwórką jest niepotrzebne. Do mojej drugiej pętli, do pętli wykreślającej, mam wchodzić kiedy? Tylko wtedy, kiedy to ma sens. Czyli wtedy, kiedy i nie zostało wcześniej wykreślone. Czyli jeżeli liczby od i nie zostały wykreślone, czyli są równe true, są liczbą pierwszą, to przy pomocy tej liczby pierwszej wykreślam następne. Czyli dopiero wtedy, tak, w ten sposób. Oczywiście te nawiasy klamrowe można tutaj pominąć, ponieważ mamy po jednej rzeczy w każdej instrukcji. Dla ifa jest tylko for, a dla fora jest tylko wykreślanie liczby, czyli mogę sobie spokojnie te nawiasy klamrowe stąd wyrzucić. No i w zasadzie analogicznie mógłbym wyrzucić tutaj również nawiasy klamrowe, zostawić to zapisane w ten sposób. No ale wrócę do tej opcji z nawiasami, dlatego że wydaje mi się, że ona w pewien sposób porządkuje jednak i może dla niektórych osób być w ten sposób zapis bardziej przejrzysty i bardziej schematyczny. No i w ten sposób zrealizowałem sobie sito Eratosthenesa i mogę je wykorzystywać w dalszych obliczeniach. No więc przechodzę teraz do zadania ze spoja. Otóż mamy najpierw wejście, ile testów, a potem po kolei każda z tych liczb testowanych. No i liczba jest z przedziału od 1 do 10 tysięcy, ale nie muszę się przejmować sprawdzaniem tego. No tutaj akurat te zadania są tak konstruowane, że dane no, będą zgodne z poprawnością. Nie musimy się przejmować idiotoodpornością i sprawdzaniem, czy liczba nie wchodzi w zakres albo coś w tym rodzaju. Czyli zaczynamy od wczytania, ile testów. No i teraz pętelka. Dla konkretnego testu. Oczywiście pętla for, tutaj literóweczka. Pętla for, która się wykonuje od 0 do ile testów, jeden mniej, no czyli tyle, ile testów, tyle się wykonuje. Klasyczna pętla for. No i dla każdego testu muszę wczytać liczbę do testów. No i muszę sprawdzić, czy ta liczba jest liczbą pierwszą. No tutaj już pominę nawiasy klamrowe, chociaż oczywiście można by je też wstawić, ale tu jest myślę tak prosta struktura, że pominięcie tych nawiasów klamrowych jest wystarczające. No i w zadanie powinno być w porządku. No nie testowałem tego wcześniej, pisałem na żywo, także mam nadzieję, że tu żaden błąd się nie wkradł. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. No, oczywiście CodeBlox się wywalił, bo jakżeby inaczej. No, tradycyjne zachowanie CodeBloxa. Niestety z tym się musicie liczyć, że CodeBlox będzie się wywalał non-stop i będzie działał dość dziwnie. I to nieważne, czy tak jak tutaj pod macOS-em, czy pod Linuxem, czy pod Windowsem również CodeBlox robi niestety problemy. Jest to oprogramowanie open source o dość niskiej jakości i co chwilę się wywala. No ale co nam pozostało? Zobaczymy, może bez restartu systemu się tym razem uruchomi. Jest nadzieja, bo się zegarek coś objawiał. Jest. Na szczęście miałem zapisywany projekt, więc myślę, że szybko wrócę do tematu. Tak, wygląda, że projekt jest kompletny, tak jak go zapisałem. Uruchamiam.
No niestety okazuje się, że bez restartu systemu się nie obędzie. CodeBlocks co prawda kompiluje, ale nie wychodzi mu. Ale w zasadzie nie jest mi potrzebne działanie w CodeBlocksie. Wrzucę to od razu do spoja. Jeżeli zadziała w spoju, no to nie będę walczył z CodeBlocksem, który jest oporny. Zaloguję się do spoja i wysyłam zgłoszenie. Oczywiście język C++. No, chwila prawdy. Zaakceptowano, no, czyli udało mi się poprawnie rozwiązać to zadanie, także nie będę musiał walczyć z CodeBlocksem i poszukiwać błędów i nie będę musiał restartować systemu. No i w ten sposób pokazałem, jak wykorzystać sito Erastostenesa do tego, żeby rozwiązać zadanie z liczbami pierwszymi. Czyli jeżeli zadanie polega na tym, że moje liczby pierwsze są bardzo malutkie, no 10 tysięcy to jest mała liczba, no mogę sobie spokojnie wykonać to sito. Czas sitowania tego nie będzie jakiś specjalnie duży. Gdybym miał zadanie, no, że liczba ta ma mieć 20 miejsc, 300 miejsc na przykład, 300 pozycji, 300 cyfr, no to już tutaj z sitem nie będzie tak fajnie, ale dla tych małych liczb oczywiście jak najbardziej się to nadaje. Dziękuję i zapraszam do oglądania następnych odcinków.